Dzień dobry. Dzień dobry. Wyczekałaś się? Wyczekałam się, ale fajnie mi się czekało, bo fajnie mi się oglądało was jednak i słuchało, tak? Na Everestie to jest niemożliwe jeszcze. Ale co? No oglądanie sobie internetu, no. No ale możemy się na przykład pogadać sobie. Możemy się poskajpować sobie. Możemy sobie pogadać przez telefon satelitarny. Mówię o tym od rana, że masz szansę być najmłodszą Polką, która zdobędzie koronę Ziemi. Po co ci to? Po co mi to? Mhm. Wiesz, co powiedziałam już A, muszę powiedzieć B. Wymyśliłam sobie w 2011 roku taki projekt, który się nazywa Siła Marzeń Korona Ziemi. I ta siła marzeń pcha mnie tak, wiesz, do przodu. Chcę zdobyć tą koronę. Kolej twoja pcha. Ty jesteś na co dzień dziewczyną, która się zna na kolei. To wsiadaj sobie w pendolinę, jeździ sobie. Po co włazić na jakieś wysokie góry? Po co ci to? To jest niebezpieczne. Ale wiesz co, nie. Góry to jest takie miejsce, w którym ja się absolutnie resetuję. To jest moje miejsce, w którym ja oddycham, w którym czuję, że żyję. Jak wchodzisz w miejsce, gdzie jest mało tlenu i oddychasz. No. Tak, ale oddycham, wiesz, tak wewnętrznie, duchowo. Okay. Duchowo oddycham. Brakuje ci jednej, wystarczy, zobacz ile zrobiłaś. Nie, jak tak patrzysz wstecz, no myślisz sobie, miłka, tej wisienki na torcie, te wisienki na torcie mi brakuje i chcę ją zrobić, wiesz, chcę się, nie chcę używać słowa, że chcę się zmierzyć z Everestem, bo absolutnie to jest góra, do której trzeba mieć bardzo dużo pokory i mam nadzieję, że ona będzie dla mnie łaskawa. Mm-hmm. Zresztą przywitałam się z nią w tym roku, w zeszłym, przepraszam, już mamy 2018. A czy tak sobie stanęłaś? Tak sobie stanęłam, słuchaj, sobie z nią pogadałam, bo ja tak mało, że sobie z górami gadam. Mm-hmm. I powiedziałam, że proszę ją, żeby była dla mnie miła, łaskawa. Ona mówi, stara, wiesz ile tu chętnych chce wejść? Tutaj mają ludzie w ogóle śmigłowcami, lądują, wchodzą w sekundę. No dobra. Jakby... A ty zaczniesz tak powolutku? Ja tak delikatnie do niej podejdę i wychodzę żadnego śmigłowca, żadnego wsparcia. Znaczy wsparcia, w sensie... Butla będzie. Tak? Będzie butla z tlenem, nie wchodzimy bez tlenu. Nie, ja słuchajcie, się podejmuję wyzwań, którym ja jestem w stanie sprostać. Mhm. Więc oczywiście wchodzę z tlenem i... wiesz, wchodzę z agencją, bo to by było szaleństwo, gdybym poszła tam w pojedynkę. Zresztą od tego roku nie można wchodzić tam w pojedynkę, a tak szczytowo obowiązkowo musi być z przewodnikiem. Mhm. Ale jeden do jednego? Czy jak to jest? Czy to masz, wiesz, to zależy, jak masz 5 osób w grupie, no to każdy ma swój różny moment, nie? Wiesz co, różne agencje mają różne taktyki. Wszystko zależy od tego, ile się za ten Everest zapłaci. Są agencje, które gwarantują swoim klientom wejście na szczyt jeden do jednego. Czyli ty wchodzisz ze swoim szerpą do pewnego obozu, wchodzisz jako grupa i masz człowieka, który się tobą, że tak powiem, zajmuje, opiekuje, a już atak szczytowy wygląda w ten sposób, że wchodzisz ze swoim szerpą. Ponieważ masz wsparcie ministra sportu, no to rozumiem, że wchodzisz jeden do jeden, tak? To znaczy mam patronat honorowy ministra sportu. Ale pieniędzy nie bardzo nie dziękuję. Wiesz co, bo daleko jest do ministerstwa sportu, czy nie? Gdzie to jest? Pojedźmy tam. Dobrze, zrób pańcie awanturę. Patronat patronatem, no bo patronat ma pieniędzy nie da. Ale to nic nie szkodzi, wiesz co, ja nie powiedziane jest, że to się nie zmieni, ale generalnie rzecz biorąc, proszę pamiętaj, że ja przyszłam do ministerstwa, tak naprawdę pan minister nie miał żadnego obowiązku jakby dawać mi patronatu honorowego nad moją wyprawą, a to zrobił. Jak usłyszał, najmłodsza mówi dziecko, oczywiście. Nie, po prostu jest fajnym gościem. Ja bardzo lubię pana ministra. Powiedz. Niestety, ale... Nie, ja o każdym sponsorze mówię to samo. Wiesz, jak ja uwielbiam Lexusa i inne. Słuchaj, ale poważnie mówiąc, skoro sama mówisz, że możesz być najmłodsza, to ile masz lat? 34. Czy rodzice się zgodzili na to, żebyś chodziła po górach? Mamo, tato, najmocniej was przepraszam, ale w tym roku wybieram się na Everest. Od zawsze wiedzieliście, że jestem szalona, w związku z tym mam zamiar skończyć ten projekt. Tak jest. Nie, rodzice wiedzą i wiesz, ja w ogóle robiłam takie różne szalone rzeczy, jak byłam trochę młodsza. I wiesz, oni zawsze to akceptowali i jakby dawali mi wolną rękę, dając mi też takie duże pole zaufania. Wchodzić na świnicę to jednak co innego niż wchodzić na koronę ziemi, no. Boże, ale tak za bardzo tragizujemy. Ten Everest oczywiście, nie jest szukam krwi w tej rozmowie, daj spokojnie, no ileż można rozmawiać, wiesz, że chcę wejść na szczyt, 7 za mną, 8 na pewno, przede mną, słuchaj, na pewno będzie trudno, na pewno będzie trudno. To jest najwyższa góra, ma 8848 metrów nad poziom morza. Wiesz, ja się liczę z tym, że ja będę wykończona, zmęczona, będzie lał się pot, będzie krew, będzie trudno. Liczę się z tym, że... liczę się nawet z tym, że gdyby było zagrożenie mojego życia bądź zdrowia, będę musiała się wycofać. I to jest tak naprawdę najistotniejsze w górach, żeby wiedzieć w przypadku, w którym jest jakaś sytuacja taka, że wiemy, wiesz, nawet tak naprawdę w rano wstajesz i czujesz, kurde, dzisiaj nie jest mój dzień i masz takie głębokie przekonanie. Mam tak od 40 lat. Ja właśnie też tak mam, wiesz. Ja tylko nie od 40, wstanę, hello, gówniarzu. A no dobra, no 34. Od 34 lat powiedzmy, że świadomie od powiedzmy 20. Wiesz, bardzo wierzę w to, że szalenie istotne jest w naszym życiu to, jak właśnie, nie wiem, no jak to powiedzieć, jak...
no to nasze takie przeczucie, ten taki nos jest istotny. On jest istotny w górach, ale istotny jest też w życiu codziennym, tak? No i jeśli sytuacja tego będzie wymagała, to ja się oczywiście wycofam, wiesz, jestem mamą, nie mogę robić jaj żadnych, dlatego biorę bardzo dobrą agencję, z którą mam zamiar wspinać się na szczyt i dlatego jeśli będzie tak jak mówię, jeśli tak będzie. Ale siła marzeń jest taka, słuchajcie, że na pewno tak nie będzie. Będę miała najlepszą w ogóle pogodę ever. Mówiłem, że ta dziewczyna nie dość, że się zna na kolei i na wspinaczce, to jeszcze na marketingu. Siła marzeń, tak możecie ją znaleźć w sieci, to było podprogowe. Bo... Siła marzeń, prawda? Dobrze powiedziałem. Siła marzeń. Siła marzeń. Miłka, a młody co na to? Wiesz, Jeremy jest moim fanem wielkim i takim wsparciem psychicznym bardzo dużym, dlatego że Jeremy na każdej wyprawie rysuje mi rysunki. Ba, więcej, te rysunki się sprawdzają, tak. Dlatego że on rysując taki rysunek, no nie ma świadomości jak będzie, tak? Ale jak rysuję mi na przykład karty i na jednej kartce nie ma słońca i ja nie jestem na szczycie, i potem proszę go, żeby narysował mi drugą kartkę, gdzie jest już słońce i jestem na szczycie, okazuje się, że to, co on mi narysował, to się sprawdza. Mm-hmm. Wiesz, ja te rysunki mam zawsze przy piersi, bardzo w nie gorąco wierzę, że, że mają jakąś magiczną wielką moc, więc Jeremy, narysuj mnie, proszę ciebie, na szczycie, bo pewnie mnie oglądasz teraz, z flagą Polski, chcę ją dumnie tam wnieść. Dajesz dzieciom komórkę, żeby oglądać. Oglądali te? Nie powinien być w szkole? Jest 9:05. Wszyscy są ferie, Jarku. Jakie ferie? Jakie? No, a dodatkowe zajęcia? Ale dodatkowe zajęcia, co dzieci nie mogą sobie odpocząć od dodatkowych zajęć. Wiesz, moje dziecko chodzi do szkoły. Gdzie najwyżej go zaciągnęłaś? Gdzie? Na jakiej górze najwyższej stał? Na górze, to znaczy tak, byliśmy na Tahamulco, 4200 metrów, to jest najwyższy. Czujemy młody. Jeremy, jak było? Fajnie, prawda? Tak, oczywiście. To nie jest, nie było czym oddychać, ale super. Nie, wiesz co, byliśmy najwyżej, w ogóle jak byliśmy, to byliśmy w Everest Base Campie, dlatego że poszliśmy tam w zeszłym roku razem. Chciałam mu pokazać miejsce, w którym ja będę tak naprawdę spędzać praktycznie 2 miesiące swojego życia. Czyli w las na 5300 metrów. Świetnie się aklimatyzował. W ogóle jest absolutnie, wiesz, ma ducha sportowca, ale też ma ciało sportowca. Ja jestem z rodziny muzyków, więc do tego sportu musiałam dosyć długo jakby się, no nie wiem, uczyć go, tak, dojrzewać, że sport to jest moje, jakby moja przestrzeń. A Jeremy, kurczę, ma to we krwi, wiesz, jest takim gościem, którego można wziąć na 5300. Ja zresztą uważam, że jak dziecko ma dobrą kondycję, to można taki jaja. Oczywiście, że tak. No, nie wiem, czy to jaja, ale 5300 brzmi dumnie. Natomiast w górach chyba trudniejsze jest nawet schodzenie niż wchodzenie, nie? No, wiesz, jest inna trochę motywacja już jest, bo jak idziesz na górę, to jednak gdzieś ta adrenalina cię pcha. Masz cel. Przede wszystkim jest inny poziom zmęczenia. W związku z tym, rzeczywiście schodząc na dół, bardziej trzeba uważać, wiesz, już ten organizm trochę inaczej funkcjonuje, opadają te emocje. Znaczy, schodząc też masz cel, musisz zejść do bazy, musisz zejść bezpiecznie, musisz znaleźć się w miejscu, w którym możesz odpocząć. Tak, ale no, schodzenie jest bardzo często drugą misją, wiesz, w tych wyprawach wysokogórskich. Z tych twoich dotychczasowych 7 ważnych, gdzie wspinałaś się na te szczyty, które jak się kolekcjonuje, to można tą koronę ziemi mieć, to gdzie była najbardziej kryzysowa sytuacja? Wiesz co, ja w ogóle tak najgorzej chyba wspominam Denali i Elbrus, ale oczywiście z tym było bardzo... Cudowne jest Denali. Lubisz Alaskę? No, byłem teraz w zeszłym roku, więc choć wiem, że nie każdy może, nie każdemu się udaje, nie zawsze ona jest tak dostępna, jakby się chciało, ale rzeczywiście jest to magiczne miejsce. Wylądowałeś tam na tym lodowcu? Nie. W ogóle byliśmy w Parku Narodowym Denali, ale marzyliśmy tylko o górze. Nie, to nie był nasz cel, ale legendy krążą. Tak, to jest piękna góra. Bardzo też taka surowa, bo wiatry na niej mogą wiać do 160 km na godzinę. Temperatury na szczycie mogą spadać do minus 60 stopni Celsjusza. Jest to taka góra, do której trzeba mieć no, wyjątkowy respekt, zresztą jak do każdej, ale do tej góry trzeba się też bardzo kondycyjnie mocno przygotowywać, bo tam nie ma żadnego portera, nie ma żadnego trackerza, nie ma żadnego takiego wsparcia, które mogłoby by nam pomóc. No i okazało się, że ja na Denali, słuchajcie, wzięłam 54 kg masy. A co wzięłaś? No, klarnet wzięłaś? Kontrabas wzięłaś? Wzięłam ze sobą, tak, skrzypce, fortepian i tego typu jako muzyk. Muszę mieć to zawsze przy sobie, nie żartuję. Oczywiście, kochani, wzięłam przede wszystkim 2 śpiwory, na przykład myślałam, skoro tam jest minus 60, to przecież na pewno 2 śpiwory mi się przydadzą. I wzięłam za dużo w ogóle jedzenia, wzięłam za dużo paliwa białego gazu, takiego, na którym się gotuje. Wszystkiego wzięłam za dużo, bo zawsze sobie myślę, kurczę, no lepiej może komuś mieć rozdam, ktoś będzie mniej. Siedział tam na szczycie. No ale wiesz, tak jest, że zawsze przyjdę, poczęstuję.
Nie, no zostawiałam to potem tak naprawdę. Robiłam depozyty, kopałam dziury w śniegu i zostawiałam to. Później pokazało się, że po prostu jestem zgięta w pół, wbijam je wszystko po prostu totalnie w ten lód, śnieg i nie jestem w stanie iść. Zresztą mam więcej, nie umiałam chodzić nawet z tymi sankami, które tam się... No to właśnie udowodniłeś, że warto, żebyś weszła na Everest. Dlaczego? Nie, dobrze. Słuchaj, ja wyszłam na tą górę, zrobiłam to i naprawdę wierz mi, że z 24-kilogramowym plecakiem i 30-kilogramowymi sanami nie każdy by to zrobił, a ja to zrobiłam. Bo ty jesteś nienormalna po prostu, bo ja jestem... Przyznaj to. Konsekwencja jest matką sukcesu, kochani, tak przypada. Pamiętajcie o tym... No właśnie, o tak. 2 miesiące poza domem. Co jest najtrudniejsze w takim czasie? Tęsknota za młodym, tęsknota za koleją, tęsknota za ciepłem. Co jest trudne? No wiesz co, tęsknota na pewno. To ja w ogóle będzie dla mnie taki trudny okres, bo ja pierwszy raz będę tak długo w rozłące z Jeremim, ale... Nie po SMS-ujesz sobie? A wtedy, po SMS-uję sobie. I nawet jak wy będziecie chcieli, to będziecie mogli SMS-ować. Ale live? Bo my tylko live. No tak, live. Właśnie taki jest plan, żebyście mogli live. Nawet nie tylko ty, Jarku, ale każdy, kto będzie miał ochotę mnie wesprzeć i napisać na przykład tak zwanego suchara dnia, to będzie mógł to zrobić. Więc, bo bardzo mi takie suchary dnia czasami przychodzą, pomagają. Tak nie motywuje. Na przykład jak byłam na Antarktydzie, to stacja badawcza wysłała mi codziennie suchary dnia. Ja po prostu pierwsze co robiłam, budziłam się i suchar dnia, Boże, to był najlepszy dzień w ogóle w moim życiu, gdy dostawałam suchara dnia. Ale wracając do tego, co jest trudne. Rozłąka jest trudna. Rozłąka jest trudna, dlatego że 2 miesiące nie będę widziała się z moim synem. My mamy, słuchaj, taki system komunikowania się. Po pierwsze, no oczywiście za pomocą telefonu satelitarnego, ale uwaga, komunikujemy się też telepatycznie. Mateusz, wskaż kierunek najbliższego psychiatrycznego szpitala. I co, siedzisz i mówisz tak, synu? Tak jest. Siła idź ma... do szkoły. Nie przejmuj się tą jedynką, tak? Nie, mówię mu, jestem z tobą, pogadajmy sobie, zamykam oczy i po prostu sobie gadamy. No, tak jakbyśmy normalnie gadali. I Jeremy przychodzi, tak, i mówi, mamo, hej. No ale on to też ma, no jeśli ze sobą rozmawiamy. Co tak, siedzicie, ty siedzisz w kuchni, on siedzi w salonie i rozmawia. Tak jest, rozmawiam, ale no nie wiesz, co to jest siła myśli, siła marzeń, siła słów. Wiesz, bo ty jesteś też takim gościem. Cicho. Wiesz o tym, doskonale wiesz o tym, także mi tutaj nie bierz pod włos, no. Dobrze, telepatycznie, okej. Okay. Telepatycznie się porozumiewamy. Nie tylko będziesz najmłodszą, ale jedyną Polką, która skorzystała z telepatii na szczycie Everestu. No, mam zamiaru się porozumieć z ważnymi osobami dla mnie i ich serdecznie pozdrowić. Mateusz, wyobraź sobie takie coś. Dzień dobry, szanowni widzowie. Na szczycie Everestu zdobyła właśnie koronę Ziemi jest Miłka Raulin. Połączmy się z nią telepatycznie. Hej, to było dużo. Nie, to było super. I wtedy ja mówię, cześć, jestem Miłka i ja będę za ciebie mówił. To może być fajne, my to spróbujemy zrobić. Myślę, że to będzie dosyć kultowe później. To memo twórcze będzie bardzo. Także to jest taka trudność, ale jeszcze sobie pomyślałam, wiesz, jaką jest dużą trudnością w górach, to, że tam nie ma czegoś, co ja strasznie lubię, nie ma warzyw i ja będę musiała non-stop jeść jakieś... Nie ma jarmużu. Nie ma jarmużu, nie ma sałaty, w ogóle... Banana zjem pierwszy raz po 2 miesiącach. Dobra, ale banan liofilizowany to jest super sprawa, daj spokój. No ale wiesz, jak to smakuje po 2 miesiącach wszystko i tak w ogóle tam nie ma smaku tak naprawdę, bo przy takich temperaturach... Zejdziesz do bazy, otworzysz piwo pewnie na ku czci ministra. Piwo, żeby jedno. Bańkę, no. A 2 tygodnie bez alkoholu. 2 miesiące, bo tak to powiedział. Jak ty to wytrzymasz? Nie, no w bazie na pewno będzie wielki szampan, może będzie wielka impreza. Tam jest dużo kobiet, czy nie? Jak to jest? Znaczy, wiesz, w ogóle dużo jest mniej kobiet w górach niż facetów, co mnie, szczerze powiedziawszy, bardzo dziwi. Znaczy, z jednej strony jakby rozumiem to, dlatego że my jesteśmy słabsze fizycznie. Trzeba się do tego przyznać, jesteśmy słabsze fizycznie. Ty jak to powiesz, to zawsze lepiej niż jak ja bym to powiedział. Jestem nie? słabsza fizycznie. Ale jestem nie do zdarcia, kochani, psychicznie, więc myślę, że wiesz, poza taką siłą, tężyzną fizyczną, to w górach bardzo ważna jest głowa. Tężyzną fizyczną, ile ty ważysz? 55? W życiu. Tężyzną 51 ważę. 51, no dobrze. Z porywami do 51. Nie, no to rzeczywiście, no tam właśnie uważaj na te porywy, bo to może być problem, ale... A skąd się bierze twoja siła, jak mówisz, że jesteś nie do zdarcia psychicznie? Wiesz co? Teraz się bawimy w tego psychologa. Myślę, że w ogóle, wiesz co? Szczerze? Z mojego dzieciństwa, że jakby nie było, wiesz, nie pochodzę z takiej rodziny, gdzie wszystko było, tylko właśnie niczego nie było.
No nuty były. No były nuty, no tak. No, była muzyka, była rodzina, było spoko, ale jakby w sensie takim finansowym to wszystko jakiego brakowało. Mhm. Więc ja miałam zawsze ambicje do tego, że chciałam po prostu, wiesz, mieć coś i musiałam do tego sama dojść po prostu. Ale jestem z tego bardzo dumna, dlatego że to mnie ukształtowało. No ale jest różnica między Miłka, dojdziesz, będziesz fajnie pracowała na kolei, a tym, że Miłka, zdobędziesz koronę ziemi. No jednak trochę trudniej jest, podejrzewam, sobie to skolekcjonować, wspinanie się na tak trudne szczyty, niż dostać robotę na kolei, nie? Wiesz co, z robotą na kolei rzeczywiście nie jest tak trudno i w ogóle moja kochana kolej, uwielbiam ją, ale to są dwa jakby różne światy, z jednej strony chodzące gdzieś tam na siebie, bo ja wiele rzeczy, jakby wiele moich doświadczeń z pracy wykorzystuję w górach i odwrotnie, jako inżynier. Ale czekaj, gdzie było pytanie? Pytanie było, no bo mówisz, że siła twoja, ta nie do zdarcia Miłka, jest stąd, że nic nie było w domu i ty do czegoś doszłaś. No ale doszłaś i masz fajne zajęcie na kolei. Natomiast to jest, myślę, trochę łatwiejsze niż zdobycie korony ziemi, nie? Więc skąd to nie do zdarcia? Nie, no nadal tego nie rozumiem. Wysiadaj. Nie, ja myślę, nie, że my no, już znaliśmy w tysiącach i tam, słuchaj, się zaczyna, no się, już wiesz, takie... No. To się wszystko buduje, jakby wiesz, to nie do zdarcia, to jest jakby cały proces, wiesz, no... Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, no wiesz, no życie czasami kładzie nam różne tam kłody pod nogi, tak. Właściwie ja to nie używam takich, staram się nie używać takich słów, no, jak problemy i tak dalej, ale... Raczej, wiesz, płotki, nie? Takie, przez które musisz uczyć się skakać. No i w pewnym momencie nabierasz takiej wprawy w tym skakaniu, że jesteś po prostu lekko atletą. I nagle sobie myślisz, dobra, to zrobimy koronę ziemi, to jest tylko 8 szczytów po 8 tysięcy, robię. Ale Jarek, zobacz, przecież korona brzmi, ziemi brzmi tak, wiesz, to jest jakiś taki szalony pomysł, ale jeśli podzielisz sobie to naprawdę na etapy i zrobisz sobie Kilimandżaro, przecież ty też byłeś w jakiejś... No Kilimandżaro nigdy w życiu, tam wszyscy wchodzą. No dobrze, no Kilimandżaro albo tam, nie wiem, Denali albo jakąś inną górę i jeśli zrobisz z tego jakby, podzielisz to na etapy i zaplanujesz to dobrze, to nawet najbardziej to szalony... Lat? 7. Okej. Okay. Czyli rok, jedna góra na rok, tak? No tak, wiesz, jakoś by wypadało. Okej. Okay. Myślisz, wiesz, Mateusz, poczekaj, jak jej tak słuchasz, patrzysz na nią, uda się? Telepatycznie. Telepatycznie się Ale wiecie, połączę, że proszę was, żebyście dobrze myśleli. My bardzo dobrze o tobie. I macie myśleć i trzymać w ci Miłka, uda się, to wszystko naprawdę, słuchajcie, to wszystko ma naprawdę absolutnie sens. Siła myśli, siła marzeń, siła słów. Tak. No, to już? Nie, bo ja ci nie wiesz. Do puenty ja w ogóle się nie dotykam. Siła myśli, siła marzeń, siła snów. Słów. I telepatia ponad wszystko. Słów, tak jest. Naprawdę, to wszystko działa, słuchajcie. Musimy się z nią naprawdę połączyć telepatycznie. Wiesz, wyświetlimy cię tutaj jakoś na tym ekranie i podłożymy ci jakiś taki fajny głos. I taką relaksującą muzykę dodamy w ogóle. Nareszcie tu jestem, oto flaga, wiesz, coś wymyślimy, zrobimy, żeby było dobrze. Przepraszam cię oficjalnie, że tak trudno było się dobić i że to tyle trwało i że ty właściwie już myślałaś sobie, że on zapomniał i że w ogóle nic z tego nie będzie, ale było mi bardzo miło, jak zawsze. Mnie również. Dziękuję, uważaj Dziękuję na siebie. Dziękuję ci, że Cześć. Jesteś taki... Do zobaczenia. Jaki? Mało odporny na mnie. Do zobaczenia. I że się zgadziłeś. To ta telepatia, wiesz, do zobaczenia. Pa, pa.